Dzień dobry. W tym filmie chciałbym zająć się pojęciem temperatury. To jest istotne bardzo pojęcie, ponieważ analizując zjawiska związane z wykonaniem pracy, przepływem ciepła w urządzeniach takich jak silniki, no, nie chcemy być zmuszeni do śledzenia za wszystkimi cząstkami gazu, na przykład, albo za wszystkimi cząstkami w ogólnym sensie substancji roboczej oddzielnie. Chcemy posługiwać się parametrami, które rozumiemy, które opisują średnie własności tej substancji, no, takie jak na przykład ciśnienie, objętość i temperatura właśnie. Potoczny sens temperatury to jest po prostu opis relacji pomiędzy tym, co jest cieplejsze i tym, co jest chłodniejsze. To dość dobrze rozumiemy intuicyjnie. Temperatura tego, co jest cieplejsze, powinna być wyższa. Choć akurat historycznie pierwsza skala Celsjusza, która jest przykładem tak zwanej właśnie temperatury fenomenologicznej, opartej po prostu o chęć uporządkowania relacji pomiędzy ciałami cieplejszymi i chłodniejszymi, ta temperatura Celsjusza, pierwsza skala Celsjusza była odwrotna. Zero to była temperatura wrzenia wody, a 100 stopni temperatura jej zamarzania. Tak? Jakby rosła w przeciwnym kierunku. No, tak właśnie mogło się stać, dlatego że sama definicja tej fenomenologicznej temperatury, tak się ją nazywa, podobnie jak temperatura Fahrenheita, nie odnosi się do żadnych głębokich praw fizyki. No i Celsjusz i Fahrenheit oczywiście zauważyli, że bardzo dwa istotne procesy to jest zamarzanie wody, czy też topnienie lodu i wrzenie wody, albo skraplanie pary wodnej. No i uwzględnili je jako takie punkty odniesienia w swoich skalach temperatury, ale nie miało to żadnego bardzo głębokiego uzasadnienia. I nie miało też bardzo głębokiego uzasadnienia, nie miał podział tej przestrzeni na odpowiednią liczbę stopni i na przykład skala stopień z tych stopni Fahrenheita jest inna liczba niż pomiędzy topnieniem lodu, a wrzeniem wody. Więcej, i już nie pamiętam w tej chwili, czy więcej, czy mniej jest stopni Fahrenheita niż stopni Celsjusza. W każdym razie te stopnie nie są sobie równe. Natomiast w XIX wieku Lord Kelvin, i zaraz sobie tutaj tego Lorda Kelvina pokażemy, tu mamy stronę w angielskiej Wikipedii, która odnosi się do Williama Thomsona, Lorda Kelvina, bardzo wybitnego fizyka, który położył olbrzymie znaczenie, olbrzymi wkład wniósł w zrozumienie właśnie tych procesów związanych z ciepłem, energią wewnętrzną i pracą. No i na jego cześć zaproponował też skalę temperatury bezwzględnej i na jego cześć nazwano tą temperaturę temperaturą Kelwina, a stopnie po prostu Kelwinami, nawet nie stopniami Kelwina, tylko Kelwinami. No i tu jest interesująca sprawa. Okazało się, że jeden stopień Kelwina, zmiana temperatury o jeden stopień Kelwina odpowiada zmianie temperatury o 1 stopień Celsjusza, czyli jako jednostki Kelwiny i stopnie Celsjusza są takie same, natomiast różnią się punktem zerowym. Temperatura topnienia lodu albo zamarzania wody wyrażona w Kelwinach to jest około 273 Kelwiny. Tam jest jeszcze po przecinku 16 setnych. Więc ta zależność pomiędzy stopniami Kelwina i Celsjusza wygląda w ten sposób. To jest liniowa zależność. Tu mamy zero absolutne.
No i temperatura absolutna, temperatura Kelwina albo bezwzględna, jest na przykład miarą energii kinetycznej cząsteczek. Jest generalnie miarą energii wewnętrznej cząsteczek. No i w pobliżu zera stopni Kelwina ta energia wewnętrzna jest najmniejsza. Pytanie ktoś zadał, bardzo mądre, czy to oznacza, że wszystkie cząsteczki zamierają? No, klasycznie tak by nam się wydawało, ale pamiętacie, że w tym opisie świata kwantowego, gdzie są maleńkie, maleńkie energie, podobnie jak w pobliżu zera bezwzględnego, gdzie energia rzeczywiście spada, wewnętrzna, tam takie koncepcje klasyczne nie można ich stosować do opisu świata. Tam trzeba po prostu powiedzieć, że w temperaturach bliskich zera bezwzględnego wszystkie cząsteczki znajdują się w swoim kwantowym stanie podstawowym. A w tym stanie podstawowym, ten stan podstawowy właśnie z powodu tego, że nie można jednocześnie wyznaczyć położenia i prędkości cząsteczki, ma swoją minimalną energię. I gdybyśmy chcieli policzyć coś, co mogłoby odpowiadać energii kinetycznej takiego atomu czy takiej cząsteczki, to ona też byłaby równa od zera. Pomimo, że temperatura tego zbioru cząsteczek czy atomów zbliżałaby się dowolnie blisko do zera bezwzględnego. No, powiedziałem tutaj, że temperatura absolutna jest miarą energii wewnętrznej, jest na przykład miarą energii kinetycznej, no bo z tym trzeba trochę uważać, dlatego że jak sobie przypomnimy ten wykres, to on ma tutaj takie interesujące obszary, w których temperatura mieszaniny lodu i wody, która powstała z tego topniejącego lodu, pozostaje stała, pomimo że cały czas podgrzewamy tą mieszaninę. Podobnie jest tutaj, tak? Jak woda zaczyna wrzeć, to pomimo że podgrzewamy ją i utrzymujemy stałe ciśnienie, to też jest ważne, pomimo że ją podgrzewamy przy stałym ciśnieniu, to temperatura nie rośnie. Cała woda musi wyparować, zamienić się w parę wodną i dopiero parę wodną można podgrzewać dalej. Znaczy, podgrzewać w sensie, źle powiedziałem, podgrzewamy to cały czas, dopiero to podgrzewanie powoduje, że temperatura pary wodnej rośnie. No więc faktycznie, a energia wewnętrzna rośnie przez cały czas. Więc faktycznie, poza tymi obszarami przejść fazowych, poza wrzeniem lub skraplaniem i topnieniem lub zamarzaniem, poza tymi obszarami przejść fazowych można spokojnie powiedzieć, że temperatura jest bezwzględna, jest miarą energii kinetycznej cząsteczek. Rzeczywiście im większa jest temperatura, tym większa jest energia kinetyczna, a interesujące rzeczy dzieją się tutaj i tutaj, dlatego że definicja temperatury bezwzględnej jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Tu oczywiście także rośnie energia wewnętrzna cały czas, bo dostarczamy ciepła, więc cały czas energia nie ginie, więc cały czas rośnie energia wewnętrzna. Natomiast temperatura pozostaje stała. Tak jest po prostu wniosek z definicji. Warto o tym pamiętać.